tak my gadali co tym tą nutką żywiecką łospocynomy i te skolcymy to też taki spróbujemy co się nam udo. Łacyńcie nos. Kochani, tak kapeckie smutno, ale słuchajcie, no coś ich się kończy, coś ich się zacyno. No Hanka, popatrzcie, nie wiem, no mi taka się na tej piszczołce, ja myślę, co jak to jest podpisane tutaj PF, to to będzie samo grało. Lepiej ci. A pan Przemega z okulory ubrał Cornę i go do Corno to widzę. Ale ludzie nie wiedzą o co chodzi, wiecie. No on się podchlebić chciał, bo mój jeden z tutaj z jurorów strugał tą właśnie pistołkę. A strugał to myślisz, że jest tak wystrugać. No. Wystrugać to sobie tutaj może zwykła łacka do zębów, to jest sztuka. Przelać spirytusy. I oto cytuł tą instrukcję, no ja zrobił błąd. Teraz już to rozumiem, bo trzeba było przelać pistołkę, a nie gardło. Moi kochani, no tak o, rzewno nutko na koniec, no bo kończymy dzisiaj festiwal folkloru Góroli Polskich, ale scena jest otwarta, bo bez kozdy dzień jest Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Coś się tu będzie działo, bo już od jutra rozpoczynamy międzynarodowe spotkania folklorystyczne, a teraz chcielibyśmy podziękować przede wszystkim naszemu jury. No, bo od samego początku jest tutaj z nami i wszystkie te zespoły, a w tym roku była maksymalna ilość, słuchajcie, no bo jak widzicie po zegarkach już jest taka pora podwieczorku, co by zjeść. No moi kochani, oni nie będą szli na kolację, ba mają problem. Teraz będą się musieli trudzić, bo to była ta przyjemniejsza część ich pracy, bo mogli sobie wysłuchać tych syczkich, którzy tu występowali, a występowały kapele, grupy śpiewacze i soliści, a teraz trzeba ich ocenić. Anka, słuchaj, ja bym nie powiedział, co to jest problem, bo lekko niedogodność. Problem będzie w przyszłym roku, bo jak TKB pójdzie w takim tempie, to przyszłego roku będziemy siedzieć do 12, ale w nocy. Problem będzie w ten czas, jak oni wszyscy zaś przyjadą w przyszłym roku, a będzie ta sama komisja. W ten czas będziecie mieć problem, trzeba będzie się tłumaczyć. Czemu kto dostał, nie wygrał i tak dalej. A moi kochani... Słuchaj, Anka, wszyscy dostali możliwość zaprezentowania się na tej pięknej scenie na naszym rynku, a przede wszystkim możliwość przemycenia, kochani, tej kultury naszej górolskiej, no bo to jest najważniejsze, to by to właśnie kultywować, ale też się tym chwalić, tym co piękne i tym co nas tak pięknie różni, kochani, po to my się właśnie tutaj spotkali, a przy okazji też nasze jury mogło tych wykonawców ocenić, a jury jak ostatnio co roku w składzie pani Anna Borucka-Szotkowska, przewodnicząca komisji muzykolożka, wielki brawa! Pan Przemysław Picek, muzyk folklorysta. Pan Aleksander Smaga, muzyk folklorysta, przyklepujcie. Krzysztof Krebunia-Tutka, muzyk folklorysta. Pan Zbigniew Wałak, muzyk folklorysta. I pani Katarzyna Pach-Szmepka, sekretarz komisji. Wielkie, wielkie brawa dla całej naszej komisji, bo przy takich ilościach uczestników no to nie jest proste, co by sprostać, co se tak masło maślane zrobię temu zadaniu i syćki głocenić. Moi kochani, a my tu dzisiaj kończymy, a pod Grojcem się już dzieje. Tak to widzicie, może nos zaskoczyć.